Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi kochani. Ostatnie odcinki były na ogrodzie, a dzisiaj zapraszam Was do mieszkania, na balkon również, ponieważ chciałam Wam pokazać moje sadzonki, siewki kapustnych, sałat, selerów, no papryk, pomidorów, zresztą zobaczycie sami w filmie. Też powiem kilka słów na temat tego, co robić, aby one tak nie wybiegały. Nie wiem jak u Was za oknem, ale u mnie jest ostatnio bardzo dużo deszczowych dni, pochmurnych, jest mało słońca, mało światła. No i te sadzonki mają taką skłonność do wybiegania, czyli do takiego wydłużania się i tym samym osłabiania, bo taka sadzonka już nie będzie taką silną krępą, tylko właśnie cała jej siła pójdzie w to, żeby szukać słońca. Kapustne i sałaty w ogóle bardzo szybko wschodzą. Słuchajcie, wystarczy kilka dni, żeby już nam te nasiona zaczęły kiełkować i siewki błyskawicznie pędzą do światła. Nawet czasami się zagapimy, patrzymy, już powyciągane są, dlatego trzeba być czujnym. No ja właśnie mam taki swój sposób, którym chętnie się z Wami tutaj podzielę. Powiem Wam, że ten sposób dla mnie osobiście jest bardzo wygodny. W zeszłym roku siałam sadzonki kapustnych i sałat w szklarni, ale nie wzeszły mi wszystkie. Myślałam, że to jest wina nasion, że to jakieś były stare nasiona. Teraz już wiem, że nie, bo w tym roku te same nasiona wysiewałam. Każda odmiana była w innej doniczce, opisana dobrze i tak naprawdę wszystkie mi wzeszły. Po kilku dniach, niektóre wcześniej, niektóre później. Myślę, że może w szklarni tam jakieś ślimaki zjadły te siewki, że ja nawet nie zdążyłam zobaczyć i po prostu myślałam, że one nie wzeszły. Dlatego jednak tą metodę, co dzisiaj Wam pokażę, ja wolę, bo właśnie mam taką jakby większą kontrolę. Też to jest na miejscu, mogę od razu reagować. No, zapraszam Was w takim razie na przegląd moich sadzonek tegorocznych. Teraz kapustne moje wyglądają tak i kiedy już takie są kiełki w tym momencie, nawet trochę wcześniej to mogłabym zrobić, ale czekałam właśnie, żeby film nagrać. I teraz już te doniczki, które zaczęły kiełkować, o tutaj jakiś chyba ciemny jest jarmuż może, natychmiast wystawiam na balkon do szklarenki. No, także to jest, słuchajcie, to jest wygoda, że nie są w takich multipaletach siane, ponieważ no bym musiała całą tą multipaletę wziąć. A tak to właśnie tutaj jeszcze mi nie wykiełkowały. To zostaną w domu, te już na balkon, te w domu, te w domu. Może nasiona też nie będą zdolne do kiełkowania. Tutaj jest sałata, też właśnie ją wystawię już na balkon, bo ona w domu już ma za ciepło i wybiegnie mi. Także to jest super sposób. W zeszłym roku siałam do szklarni, z tym, że tam bardzo ładnie rosły, z tym, że troszkę mniej to jest wygodne, no bo tak trzeba jeździć tam podlewać. Czasami były upały, to te aż więdły mi później te sałaty w tej szklarni. Tutaj jednak w domu mam większą kontrolę nad tym. No, a tak jeszcze rzucę okiem kamerą. Tutaj mam selerki. Oczywiście już wszędzie powtykałam lepy. Tu jakaś mucha, to nie jest ziemiórka, ale muszka jakaś się złapała. Ja zawsze wtykam te lepy. Bez względu, czy są ziemiórki, czy nie. Tutaj rodzynki brazylijskie. Tam mam bazylię. Tu papryki już kiełkują. O, i tutaj jeszcze też jest paprykowo. Bardzo jestem zadowolona z tych lampek. One w tej chwili są takie, widzicie, opuszczone na tych sznureczkach. No i papryki nie są wyciągnięte dzięki temu. No i tutaj są jeszcze też papryki. I tutaj jeden batat, który wypuścił pierwszy pęd. Ale o sadzonkach, o pielęgnacji to może zrobię osobny odcinek, tak tylko Wam chciałam pokazać. A teraz zabieram te wszystkie kapustne i sałaty na balkon. Na balkonie mam taką szklarenkę, to już chyba trzeci czy czwarty rok. I tutaj już możecie zobaczyć, są sałaty troszkę większe. No i tylko połowę wykiełkowało.
i one już tu mi zniosły minus 5 stopni. Jak zapowiadają taką bardzo zimną noc, to ja je wstawiam do takiego pojemnika dodatkowo. No i oczywiście zasuwam tutaj szklarenkę na suwaki. Czasami korzystam też z takich pojemników, tutaj nawet taki zaparowany jest, bo tu stały wcześniej te sałaty, że wstawiam do tego pojemnika, przykrywam tą pokrywką, ale te szklarenki są wygodniejsze i właśnie tutaj sobie tackę już przygotowałam, zaraz będę te kapustne ustawiać. W tym roku wysiałam sobie troszkę więcej kapustnych niż zwykle. Ja, słuchajcie, się nie poddaję jednak, mimo że one albo się u mnie nie udają, albo coś je atakuje, tak jak w zeszłym roku chowacze. No ale ponieważ już mam dobry oprysk na te chowacze, więc mam nadzieję, że w tym roku się uda uchronić. Więc może tak pokrótce Wam powiem, zasiałam taką wczesną kapustę dithmarską. To będzie z kapust. Później zasiałam kalarepki, bo bardzo lubimy kalarepki i będzie kalarepka taka fioletowa, wczesna, zielona wczesna i zielona bardzo późna, olbrzymia, gigant. Ona też bardzo fajnie się udaje. Chyba tam jednego brokuła zasiałam. Dwa musztardowce, jeden zielony, drugi fioletowy. I trzy albo cztery rodzaje, już nie pamiętam, jarmuży. Na pewno jarmuż toskański, jarmuż też taki kędzierzawy, zielony i bordowy. Jarmuży chcę właśnie mieć dużo w tym roku, bo bardzo właśnie lubię też soki z nich wyciskać, są bardzo zdrowe. No i mam nadzieję, że się udadzą. Posiałam również kapustę pak choi. Mam nadzieję, że ona jeszcze zdąży w szklarni urosnąć przed pomidorami. Kapustę pekińską również posiałam. Posiałam również kilka odmian sałat, na pewno właśnie sałata lodowa jest, lolo rossa, masłowa i chyba jeszcze jakaś dębolisna, już nie pamiętam, właśnie taka chyba lekko różowa. Także wiecie, to taki zestaw na wiosnę, na wczesne lato. Sałaty lepiej siać w takich odstępach co parę tygodni, żeby mieć ciągle takie świeże, bo stare idą w kwiat, no a już żeby nam urosły następne nowe. Ja nasiona siałam w ten sposób w tym roku, że wysiewałam je na ziemię i tylko tym perlitem przykrywałam. Tutaj możecie zobaczyć, jak to nasionko kiełkuje. I one, mam wrażenie, lepiej tak kiełkują. Też jest większa, wiecie, kontrola. Z tym, że musimy pamiętać o tym, żeby stale było wilgotne podłoże. Ja je tak często, wiecie, spryskuję spryskiwaczem, żeby one nie wyschły. No, te trzy nie wiem, czy wyjdą. Może właśnie jakieś nasiona były stare. Tutaj widzę, że już zaczyna wschodzić. To jeszcze te pójdą do domu. Jeszcze niech będą w cieple, żeby lepiej kiełkowały. No i jeszcze dodatkowo, żeby ta wilgoć była taka dłużej zachowana, przykrywam folią po spryskaniu, kiedy one już tak bardziej wystają ponad ziemię, to idą na balkon, folię zdejmuję, te jeszcze do domu wezmę. No a tak wygląda już ta półeczka, też jeszcze spryskam, no te nasiona jeszcze wszystkie nie wykiełkowały, więc niech ta wilgoć tam będzie. To jest balkon północny niestety, więc tutaj słońca za wiele nie ma, ale to jest i tak lepsze światło niż w mieszkaniu, plus że nie jest wysoka temperatura. No i tak zostawię, jeszcze teraz nie będę zamykać, bo jest dosyć ciepły dzień, niech się wietrzą, nabierają sił. No i później je już popikuję do, chyba do gruntu i do szklarni bezpośrednio. Kapustne i te sałaty są odporne na przymrozki. Myślę, że dadzą sobie radę. Po kilku dniach praktycznie wszystkie kapustne i sałaty wykiełkowały. No i teraz dbam tutaj, żeby miały wilgoć jeszcze. Myślę, że jeszcze pojedyncze siewki tam będą wschodzić. No ale najważniejsze, że już tutaj mają chłodniej, więcej światła i nie będą tak, wiecie, wybiegać.
Tu jeszcze pora dzisiaj wsadziłam do szklarni. Tyle powschodziło. No tutaj sałata najładniej wyszła, bo to były świeże nasiona i to jest sałata krucha, lodowa. No ale nie narzekam, bo akurat lubię kruchą lodową. I tak się prezentuje mój rozsadnik. Dzisiaj jest bardzo ciepły dzień i w szklarni, jak otworzyłam, 20 stopni, więc ja już zostawiam na cały dzień ją taką otwartą. Jak będzie zimna noc, to tylko tutaj przymknę tą klapkę i wszystko. Jest plus, że ten balkon nie jest bardzo słoneczny południowy, bo właśnie tutaj nie ma tego ostrego słońca i też nie wysusza tak tych siewek, nie wypala. Także zobaczcie, nawet na północnym balkonie można coś uprawiać. Jak widzicie, również posiałam pomidory. Już tam zaczynają wschodzić, od razu powędrowały pod lampę. Pomidorów i papryk oczywiście nie wystawię w tej chwili do tej szklarenki, do tego namiocika na balkon, ponieważ one są ciepłolubne i muszą mieć ciepło, więc one rosną w domu, ale żeby nie wybiegały, to właśnie od razu je wstawiam pod lampy i nawet pierwsze dni takie, kiedy one szukają bardzo tego światła, to powiem Wam, że te lampy zostawiam nawet na noc. One się dzień i noc świecą, tak jest przez kilka dni i dzięki temu właśnie te siewki nie wybiegają tak, bo one jakoś później już, kiedy zaczynają im te pierwsze listki właściwe wychodzić, to później ten wzrost jest już taki spowolniony, mam wrażenie. Właśnie najbardziej one wybiegać potrafią zaraz po wykiełkowaniu, z takiego, wiecie, rozpędu wychodzą z tej ziemi. No, więc te ciepłolubne są u mnie pod lampami, a te, które chłód dobrze znoszą, od razu po wykiełkowaniu lądują na balkonie. Ja tak mówię w szklarence, bo to wiecie, się ta nazwa tak przyjęła potocznie na te regały, które są w pokrowcach foliowych. No nie wiem, tak to chyba fachowo by trzeba było nazywać, ale na to się tak powszechnie mówi, przyjęło się, że to są takie szklarenki, namiociki, no nie wiem, wiecie o co chodzi. Wiadomo, szklarnia typowo to jest ze szkła, ale nawet już na tunele z poliwyglanem, to też się mówi potocznie, że to są szklarnie. Także umówmy się, szklarenka i każdy wie o co chodzi. Ale wracając do naszych sadzonek, siewek, to zachęcam Was też do odcinka, jak siałam pomidory w zeszłym roku. Ja go podlinkuję tutaj na dole w opisie. Też będzie pod koniec filmów w miniaturce takiej polecany, bo tak naprawdę ja w tym roku zrobiłam, słuchajcie, wszystko to samo, co w zeszłym roku. Bym nagrała identyczny odcinek. I jak ktoś jeszcze nie widział, to bardzo zachęcam, bo tam wszystko krok po kroku pokazuję, jak ja sieję pomidory. I tam jakieś takie ciekawostki, moje doświadczenia. Zachęcam do obejrzenia i właśnie w tym roku też tak samo posiałam je i już kiełkują. Później będę je pikować, to może już z pikowania Wam nagram odcinek tegoroczny. Także zachęcam Was bardzo do zajrzenia. Również podlinkuję film o tym regale, bo ja ten regał już mam kilka lat, gdzie właśnie te lampki wiszą i jestem mega zadowolona z niego. Ja dałam taką jedną lampę na półkę i myślę, że dla mnie osobiście to jest w zupełności wystarczające, ponieważ ten regał stoi przy oknie. To jest balkon północny, więc tam słońce nigdy bezpośrednio nie dociera, ale jakieś światło dociera. Gdybym ten regał postawiła gdzieś w pokoju, gdzie nie ma dostępu do światła, to bym dała dwie takie lampy na jedną półkę. To tak mówię, jakby ktoś chciał sobie skonstruować sam taki regał. Ja go polecam. Lampy są, słuchajcie, najtańsze, jakie mogą być. One kilkanaście złotych nadal kosztują. Tam w tym odcinku o tym regale wszystkie dane do tych lamp są. Nawet jakieś tam linki zostawiłam, gdzie je kupiłam. I naprawdę ja jestem zadowolona. Ten regał, te lampy na tym regale dają przyjemne światło. Białe, nie jakieś fioletowe, różowe. I ono w zupełności starcza dla roślin. To jest zimne światło, ale ja widziałam też robione doświadczenia, kiedy trzema różnymi żarówkami były naświetlane rośliny, ciepłą, neutralną i zimną. I co ciekawe, najładniej rosły pod ciepłą, a nie pod zimną. Pod ciepłą barwą światła, o, tak dokładnie chciałam powiedzieć.
Oczywiście są też różne tam specjalistyczne lampy, ale tam do kwitnienia wiem, że chyba czerwone światło bardziej. No ale ja teraz nie potrzebuję, żeby mi kwitły te rośliny. To nie jest też uprawa pod tymi lampami całoroczna, to jest tylko takie, wiecie, doświetlanie w tych miesiącach, gdzie jest jeszcze tego słońca mało, w dni, kiedy jest na przykład deszczowo i pochmurno, bo naprawdę sadzonki, siewki potrafią w 1-2 dni bardzo się wyciągnąć i one już później często się nie nadają do użycia, bo padają, właśnie takie się robią wiotkie, łamią się, gniją, z gorzel siewek się robi. Najlepiej to właśnie sobie to albo lampy jakieś, nawet słuchajcie, zwykła lampka taka biurkowa, weźcie mocną żarówkę, włączcie i tak ustawcie ją nad roślinami, naprawdę to też już coś da. Ja jeszcze, wiecie, wiele lat się zajmuję akwarystyką. Ja jeszcze czasy pamiętam, kiedy w latach 80. były akwaria oświetlane zwykłymi żarówkami. Takimi nawet nie jakimiś diodowymi, ekologicznymi, tylko to były takie zwykłe, nagrzewające się żarówki, setka. I ona jeszcze jako grzałka robiła, bo się nagrzewała tafla wody i te rośliny pięknie rosły, ja pamiętam. Więc naprawdę rośliny sobie dają radę i nie trzeba od razu takich, wiecie, wyfikanych lamp drogich kupować. No bo my nie robimy tego, wiecie, całorocznie, że to jest jakaś, nie wiem, uprawa pomidorów jak w szklarniach, prawda, w Siechnicach tam lampy są i pomidory rosną, owocują, kwitną i one muszą tam mieć całe to spektrum światła. Ja uważam, że takie w zupełności wystarczą, już któryś sezon ich używam. Pomidory, inne warzywa pięknie kwitną, owocują, zresztą widzicie to na moich filmach, a nie ma co, wiecie, inwestować, mi się wydaje, też nie wiadomo jakich pieniędzy w to. Dobrze, kochani, na dzisiaj to będzie wszystko, taki właśnie chciałam Wam wrzucić filmik na bieżąco zupełnie, co się dzieje. No i postaram się właśnie już nagrać, jak będę pikować te pomidory, bo to też już będzie dosyć niedługo. No i do zobaczenia, kochani. Życzę Wam udanego sezonu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa!